Nadwrażliwy mężczyzna? O co chodzi? Zazwyczaj nadwrażliwość jest przypisywana kobietom. Nadwrażliwość, czyli wysoko wrażliwe osoby, stanowią około 15-30% populacji i bardzo niewiele osób z tych pozostałych 70% słyszało o takiej nadwrażliwości. Warto sobie uświadomić, że niemal 1/3 ludzi odbiera świat w sposób nadwrażliwy. To znaczy, że możesz trafić na takiego mężczyznę lub być może już z takim jesteś lub byłaś. Może po tym nagraniu zrozumiesz, dlaczego twój facet tak dziwnie się zachowuje lub kiedyś zachowywał. Zaznaczę na samym początku, że nie jest to cecha charakteru ani temperamentu i nie jest to także zaburzenie, które trzeba terapeutyzować. Wysoka wrażliwość wynika z innej budowy mózgu. Układ nerwowy mocniej przetwarza bodźce i osoba silniej na nie reaguje. Takie osoby żyją bardziej, po prostu inaczej. Z tym się rodzisz i żyjesz, choć życie to nie jest proste. Gdy sobie to uświadomisz i zaakceptujesz ten stan, to jest wtedy łatwiej. Niektóre osoby traktują to jako wyróżnienie i błogosławieństwo, a inne jako przekleństwo. Możesz spotykać się z nadwrażliwym facetem, nawet o tym nie wiedząc. Przybliżę ci charakterystyczne oznaki. Ze względu na biologiczną różnicę w ich układzie nerwowym, osoby nadwrażliwe przetwarzają i interpretują różnego rodzaju bodźce znacznie głębiej niż inni. A u niektórych z nich najdrobniejsza emocja rozbrzmiewa jak dzwon Zygmunta w katedrze na Wawelu. W ciągu jednej chwili zdarza się przejście od niesamowitego śmiechu do głębokiego smutku. To taki emocjonalny wir, który na co dzień zamieszkuje osoby nadwrażliwe. W przyjaźni, tak jak w miłości, ta szczególna cecha popycha ich do brania wszystkiego sobie do serca. Ich emocje wzrastają do 10 potęgi. Kiedy więc istnieje pragnienie drugiej osoby, pociąg fizyczny i seksualny jest doświadczany z bardzo dużą intensywnością. Ale to niekoniecznie przekłada się na hiperromantyzm. Wszystko zależy od osobowości danej osoby. Dzięki empatii szybko oceniają innych i dostrzegają więcej wad. Jeśli druga osoba nie spełnia ich oczekiwań, szybko się wycofują. To strach przed cierpieniem. Romantyczny związek z osobą nadwrażliwą może być jednym z najpiękniejszych doświadczeń w swoim życiu. To wyjątkowa i oryginalna miłość. Ten rodzaj związku może cię naprawdę zaskoczyć, bo bardzo różni się od tych typowych romantycznych związków. Jednak istnieje też druga strona medalu, inna opcja. Osoby nadwrażliwe mogą też doświadczać więcej sentymentalnych niepowodzeń niż osoby o innej wrażliwości. Zazdrość jest tutaj jednym z głównych czynników emocjonalnego niepowodzenia. U osób nadwrażliwych wiąże się to z brakiem pewności siebie i emocjonalną zależnością od innych. Boi się, że zostanie pozostawiony. Lęk przed porzuceniem mógł powstać u niego w dzieciństwie. Tak jak u wielu innych osób, o lęku przed porzuceniem mówię w innym nagraniu, polecam. A u osób nadwrażliwych ten lęk jest jeszcze bardziej spotęgowany. Taki mężczyzna jest bardziej wrażliwy na krytykę ze strony partnerki, czasami ma błędne interpretacje sytuacji, reaguje przesadnie. Mówi się, że miłość jest ślepa, a u nadwrażliwych jest ślepa podwójnie. Dlatego taki facet boi się manipulacji i jest bardzo ostrożny przed angażowaniem się w związek. Zatem jeśli chcesz wytrwać z wysoko wrażliwym mężczyzną, warto zapoznać się z instrukcją obsługi, mówiąc trochę żartobliwie. Ten format nagrania pozwala mi jedynie zarysować temat, jednak w necie i w księgarniach jest już dostępna literatura na ten temat. Polecam. Warto, abyś wiedziała, on często czuje się niezrozumiany i musiał nauczyć się radzić sobie z reakcją ludzi. Funkcjonuje pomiędzy tymi, którzy próbują zamknąć go w małym pudełku, a tymi, którzy patrzą na niego przez pryzmat stereotypów i tymi, którzy próbują go przekonać, że coś jest z nim nie tak. Musiał się z tym oswoić. Jeśli podejdziesz do niego z otwartością, będziesz słuchać i słyszeć, co mówi i zrozumiesz go, to mocno wyróżnisz się na tle innych, a twój partner pokocha cię za to jeszcze bardziej. Osoba nadwrażliwa potrzebuje trochę więcej czasu na przystosowanie się do zmian, bo jest to dla niego szczególnie skomplikowane. Więc nawet pozytywne zmiany mogą być prawdziwym bólem. Rozpoczęcie nowego romantycznego związku może być wyczerpującym emocjonalnie doświadczeniem. Więc nie zdziw się, jeśli twój partner potrzebuje czasu dla siebie lub początkowo wydaje ci się, że on się ociąga.
On robi to, czego się nauczył, aby chronić swoje serce, a co za tym idzie, uniknąć stresu. Osoba nadwrażliwa jest pod wpływem otoczenia i zużywa o wiele więcej energii niż inne osoby na przetwarzanie sygnałów wokół niej. Dla siebie jako partnerki oznacza to trzy proste rzeczy. Zanim cokolwiek zaplanujesz, zadaj sobie pytanie, czy twojemu partnerowi spodoba się to otoczenie. Następnie, jeśli miejsce będzie hałaśliwe, pełne ludzi, uprzedzaj partnera z odpowiednim wyprzedzeniem. I jeśli znajdziecie się w takim miejscu, on zdecyduje się wyjść z niego, okaż mu zrozumienie i wsparcie. Nawet jeśli twój partner dobrze się bawił, kilka minut wcześniej wszystko może się zmienić w mgnieniu oka, dosłownie. W niektórych przypadkach osoby wysoko wrażliwe są również introwertykami, co jeszcze bardziej komplikuje relacje. Niezależnie od charakteru twojego partnera, nawet ten najbardziej towarzyski i rozmowny potrzebuje od czasu do czasu odizolować się. Potrzebuje samotności i zniknięcia z powierzchni ziemi, aby odpocząć i zrelaksować się. On potrzebuje niestymulowanej przerwy, aby się uspokoić i przygrupować siły. Jeśli mieszkacie osobno, może zniknąć na kilka dni. Niech ciebie to nie zaskoczy. Jeśli mieszkacie razem, twój partner z pewnością ma zarezerwowany dla siebie pokój i prosi, abyś nie wchodziła. Uszanuj tę pauzę i nie przerywaj jej. Czego absolutnie uniknąć? Głupich żartów lub podkradania się do partnera. Nie rób tego. Próbując przestraszyć lub zaskoczyć bardzo wrażliwą osobę, wywołujesz serię niekontrolowanych odruchów i będzie on potrzebował dużo czasu, aby dojść do siebie po tych emocjach. Kolejna rzecz. On czuje to, co ty czujesz. Bardzo często ludzie okłamują się i ukrywają swoje uczucia i emocje. Może to te białe kłamstwa, jak mówią, mają ułatwić związek, uprościć. Nie jestem pewien. Wysoko wrażliwi ludzie nie mogą nie zauważyć ukrytych wskazówek emocjonalnych. Są dla nich jak znaki podprogowe. W ten sposób wyczuwają napięcie w twoim głosie. Wzruszenie ramionami lub fakt, że nagle unikasz jego wzroku, też jest dla niego konkretną informacją. Dostrzegają te sygnały, interpretują je, wchłaniają, a to pozwala im wbrew sobie poczuć to, co czują ich bliscy. Więc twój stres jest stresem twojego partnera, a twój ukryty gniew przynosi mu długą, niepokojącą sesję. To może być trudne do opanowania i zniesienia, ale jeśli chcesz otwarcie mówić o swoich uczuciach i wiesz, jak jego słuchać, możesz ułatwić sobie i jemu życie. Kiedy osoby wysoko wrażliwe wiedzą, że mogą swobodnie mówić o tym, co czują i że są słyszane, wiedzą, że znalazły partnera na życie. Konflikty mają bardzo negatywny wpływ na osoby nadwrażliwe. Jeśli spotykasz się z taką osobą, powinnaś o tym wiedzieć. Pomóż swojemu partnerowi czuć się bezpiecznie i swobodnie rozmawiać o tym, co myśli. Jeszcze raz powtarzam, umiejętność słuchania i stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której można prowadzić dyskusję bez krzyku, to duże atuty. Dwa słowa, których nigdy nie używa. Nigdy. Zbyt wrażliwy i nieśmiały. Ugryź się w język, jeśli masz ochotę je wymówić. Zamiast osądzać, daj partnerowi czas na wyjaśnienie, jak się czuje. Nie oceniaj go. Zamiast wyciągać wnioski, obserwuj jego zachowanie i zadawaj mu pytania, które pozwolą ci lepiej zrozumieć sytuację. Tyle w telegraficznym skrócie. Jeśli ty jesteś osobą wysoko wrażliwą, to podeślij to swojemu partnerowi, może inaczej na ciebie spojrzy. Jeśli to nagranie ma dla ciebie sens, to proszę polub, skomentuj i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca cię pozdrawiam.